Od lat dają z siebie 200%, nie boją się wyzwań i z pasją dbają o rozwój miasta. W Radlinie wręczono kolejne wyróżnienia burmistrza miasta Quality. W tym roku kapituła przyznała 2 statuetki. Wyróżnienie Quality przyznawane jest od 13 lat. Nagrody ustanowione zostały z inicjatywy Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia corocznie podejmuje kapituła. Wyróżnienie jest wyrazem podziękowania tym, którzy w pracę i twórczość indywidualną lub instytucjonalną wkładają całą życiową pasję, umiejętności, talenty i ponadprzeciętne zaangażowanie. To nagroda za szczególne osiągnięcia, za działalność kulturalną. I nie tylko, bo mieliśmy już też i za działalność sportową, a przede wszystkim ludzi, którzy pracują ponad swoje zawodowe obowiązki. Tegorocznymi laureatami wyróżnienia zostali Radlińskie Towarzystwo Kulturalne oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Kryszewska. Dla mnie jest to bardzo duże wyróżnienie, szczególny zaszczyt, że oprócz spraw, które związane są z kulturą i gospodarką, dostrzeżono sprawy społeczne, które ja reprezentuję i którymi się zajmuję tutaj od 19 lat, a tak naprawdę od 34. Wnoszą istotny wkład w rozwój miasta zarówno osób zasłużonych w przeszłości, jak i dzień dzisiejszy, które po prostu całe siły, talenty, umiejętności, pasje życiowe poświęcają temu miastu, rozsławiając go na dzień dzisiejszy. Wyróżnienie Quality można otrzymać tylko raz i choć Radlin nie jest ogromnym miastem, nie brakuje tutaj osób, które zasługują na wyróżnienie.